Jezioro w pobliżu koła podbiegunowego podczas zimnych miesięcy zimowych jest pokryte dwumetrową warstwą lodu. Kiedy przychodzi wiosna, ciepłe powietrze stopniowo topi lód, powodując zmniejszanie grubości pokrywy lodowej ze stałą szybkością. Po trzech tygodniach grubość warstwy lodu wynosi tylko 1,25 m. Niech S od T oznacza grubość pokrywy lodowej, S, mierzoną w metrach, jako funkcję czasu T. Mierzonego w tygodniach. Napisz wzór tej funkcji. Jest tu parę ciekawych informacji. Dostaliśmy kilka wartości funkcji, której szukamy. Wiemy, że kiedy czas równa się 0, to wartość funkcji, czyli s od 0, wynosi 2 metry. Grubość pokrywy lodowej na samym początku wynosi 2 metry. I wiemy też, że po 3 tygodniach grubość pokrywy to już tylko 1,25 metra. Pamiętajcie, że jednostkami są tutaj tygodnie i metry. Czas mierzymy w tygodniach, a grubość warstwy lodu w metrach. Kiedy czas wynosi 0 tygodni, grubość warstwy lodu wynosi 2 metry. Po 3 tygodniach, czyli s od 3, grubość warstwy lodu wynosi 1,25. Możemy sobie też te dane zapisać w postaci tabelki. Tutaj czas w tygodniach, a tutaj grubość lodu w metrach. Kiedy czas równa się 0, grubość lodu równa się 2. Kiedy czas równa się 3, grubość lodu równa się 1,25. Czyli, kiedy zmiana w czasie wynosi plus 3, zwiększamy czas o 3, to jaka jest zmiana grubości? Zmianę często oznacza się w matematyce i w fizyce grecką literą delta. Ten trójkąt to greckie delta. Zmiana grubości, czyli delta S, równa się minus 0,75. Jaka jest zatem prędkość zmian w czasie, w którym obserwujemy jezioro? Wiemy z treści zadania, że prędkość topnienia lodu jest stała, czyli to, co zdarzy się w tym przedziale czasu od 0 do 3 tygodni będzie takie samo w każdym innym przedziale czasu, na przykład pomiędzy 0 tygodni, a pierwszym tygodniem, albo pomiędzy pierwszym a drugim tygodniem, albo pierwszym i pół tygodniem i pierwszym 6 tygodniem. No to jaka jest prędkość tych zmian? Jak szybko topnieje lód względem czasu? Prędkość topnienia to zmiana grubości w stosunku do zmiany czasu. Jak bardzo zmienia się grubość w jednostce czasu? Widać z tabelki, że grubość zmieniła się o minus 0,75 m w ciągu 3 tygodni. A to się równa. 75 podzielone na 3 to 25, czyli 0,75 podzielone na 3 to 0,25. I znak minus tutaj mamy, czyli minus 0,25 metra na tydzień. Teraz pytanie brzmi: jak możemy to, co właśnie obliczyliśmy, przedstawić w postaci funkcji? Będzie to na pewno funkcja liniowa, bo w zadaniu jest powiedziane, że zmiana następuje ze stałą prędkością. Pomyślmy. Funkcję liniową można zapisać w tak zwanej postaci kierunkowej: y równa się m razy x dodać b. X jest tutaj tak zmienną niezależną, a y zmienną zależną, a b będzie miejscem rozpoczęcia, czyli miejscem, w którym czas równa się 0. W takiej postaci funkcji, m jest współczynnikiem prędkości zmian, współczynnikiem kierunkowym, czyli współczynnikiem nachylenia prostej, będącej wykresem tej funkcji na płaszczyźnie xy. Nie mamy tu zmiennych x i y, nasze zmienne to s i t. S jako funkcja czasu, Równa jest współczynnik prędkości zmian m razy czas plus wartość w momencie rozpoczęcia plus b. Ile wynosi nasze b? Możemy to obliczyć, znajdując wartość tej funkcji w czasie 0. s od 0 równa się m razy 0 dodać b, czyli równa się b. A wiemy już, że na początku grubość warstwy wynosiła 2 metry, czyli s od 0 równa się b. Równa się 2, czyli b równa się 2. Ile równa się m? Powiedzieliśmy już wcześniej, że m to nasza prędkość zmian, czyli nachylenie, czyli jak bardzo grubość lodu zmienia się w czasie. I obliczyliśmy już, że jest to minus 0,25. m równa się minus 0,25. Gdybyśmy chcieli narysować te dwa punkty w układzie współrzędnych ST, to można powiedzieć, że m to nachylenie prostej łączącej punkty 0,2 i 3 1,25. No i w końcu możemy zapisać wzór naszej funkcji. S od t, czyli grubość lodu jako funkcja czasu, równa się m, czyli minus 0,25, razy czas t dodać 2. Albo można zapisać to tak: 2 odjąć 0,25t. Osobiście wolę tę drugą postać, bo chyba opisuje ona lepiej to, co się dzieje z naszym lodem. Kiedy czas równa się 0, początkowa grubość lodu ma 2 metry. Potem z każdym tygodniem, czyli kiedy T zwiększa się o 1, tracimy ćwierć metra warstwy lodu. Ten znak minus oznacza, że zwiększając czas, zmniejszamy grubość lodu. Z każdym tygodniem lodu jest o ćwierć metra mniej. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze bardziej się tej funkcji przyjrzeć. To możemy ją narysować. Możemy zrobić z tego wzoru wykres. Jeszcze lepiej będzie wtedy widać, co się dzieje z naszym jeziorem. Będzie dokładnie widać, że ta liczba to nachylenie prostej, która jest wykresem tej funkcji, a ta dwójka będzie miejscem przecięcia prostej z osią pionową s albo z osią pionową y, w zależności od tego, jak te osie oznaczymy.